Cześć, witam serdecznie. Jestem Śpiegol i zapraszam na kolejny odcinek Survivalowej serii, czyli poradnika Minecraftowego. Już dzisiaj będziemy budować, budować, a konkretnie będziemy robić magazyn, duży magazyn, bo trochę się denerwowałem podczas budowy tego co widać za mną w tle, czyli ten zamek. Buduję zamek między odcinkami, dosyć duży zamek. No i musiałem cały czas latać po różne rzeczy, po kamienie pod ziemię, po drewno do jaskini, po część rzeczy jeszcze w inne miejsca, więc po prostu koniec tego, musimy zrobić porządny magazyn. Jak widzicie, zamek nabiera już kształtów, zamek nabiera kształtów, są tutaj już wszystkie wieże, są wszystkie budynki, wszystkie ściany. Na zewnątrz jest to, można powiedzieć, zrobione już tak jak trzeba. I niedługo będziemy się tu przeprowadzać, więc magazyn z tej naszej małej jaskini, i też z tamtej jaskini podziemnej, i też z kilku innych beczek, czy sprzętów porozrzucanych. Po naszym świecie trzeba przerzucić tutaj i miałem robić tutaj magazyn, a tutaj część mieszkalną, ale stwierdziłem, że tu zrobimy taki fajny, właśnie domek, i tu będzie część mieszkalna z widokiem na całą wioskę, a tutaj będzie zamknięta w kamieniu część magazynowa, po prostu. Więc trochę zmiana planów. I dzisiaj właśnie zbudujemy sobie ten magazyn, ten duży magazyn. Jak widzicie, sporo się zmieniło. Sporo zrobiłem rzeczy w tym zamku. Całe mury, wszystkie ściany, wejścia, wieża największa to wszystko już istnieje. Tutaj zrobiłem ten domek że tak powiem drewniany natomiast tylko na zewnątrz wszystko w środku jest jeszcze o bajzel nic nie jest zrobione więc to będziemy sobie budować ten zamek buduje na podstawie tutoriala poradnika mystical sausage i jak go skończę to wrzucę link do tego tutoriala żebyście mogli zbudować sobie taki sam zamek a tutaj właśnie już też mam pomieszczenie przygotowane zobaczcie pod magazyn w ten sposób o tam zapomniałem trapdorów muszę tam trapdory jako okiennice zamykane dodać jeszcze no, i tutaj też z boku już porobiłem kamienie, krzaczki, ozdoby dookoła są, i nawet jakieś okna, kilka ozdób zrobiłem. Więc widzicie, dzieje się, dzieje się, a dzisiaj jeszcze magazyn. Wziąłem sporo drewna, bo będzie nam dużo drewna potrzeba do budowania tego magazynu. Będzie dużo skrzyń też w środku, więc to już automatycznie potrzeba drewna, ale potrzebujemy też sporo skóry. Więc przy okazji odwiedzimy nam dobrze znany Cow Crusher. Nakarmimy krówki, żeby zdobyć trochę skór i mięsa. One tutaj automatycznie same siebie unicestwią. Zdobędziemy troszkę doświadczenia, a przede wszystkim dużo skór i dużo mięsa. Zobaczcie jak to już wygląda. Trzy staki, nie, dwa i pół staki skóry I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, prawie sześć staków jedzenia. Także naprawdę działa to wyśmienicie. Weźmiemy sobie na początek stak skóry. I tyle. I tyle nam wystarczy. Później sobie złapiemy, złapiemy kolejne. I idziemy budować magazyn. Zbudujemy magazyn, zrobimy go właśnie tutaj. Wejście już zrobiłem. Ale w środku, tak samo jak i tam, nie ma nic, a nawet jest mniej, bo mamy nawet dziurę w ziemi. Natomiast dziury w ziemi specjalnie nie zaklejałem, bo być może zrobimy sobie tutaj jakieś podziemne komnaty pod zamkiem, tajemne przejścia, albo może powiększymy sobie tutaj w miarę potrzeby magazyn. Magazyn sobie powiększymy, więc nie robiłem po prostu, nie zakopywałem tego o tak. Po prostu położyłem tam dużo pochodni, żeby było jasno i żeby nic się. Tutaj złego nie pojawiło. Podłoga będzie z pół bloków zrobiona, pół bloków świerkowych. To wszystko sobie tu będziemy musieli zniszczyć. Zrobimy sobie tutaj też od razu warsztat, żeby móc wszystko na bieżąco. Robić sporo tych półbloków będzie na pewno. O, ja, 400 taki, aż, no może nie aż tyle. No ale dobra, ok, machnąłem się, trudno. To trzeba sobie usunąć i zrobimy na początek podłogę. I magazyn będzie oczywiście dwupiętrowy. Tu sobie też jakąś pochodnię postawimy, bo trochę ciemno. Magazyn będzie dwupiętrowy. Co jest, nie mamy już miejsca, aha, bo dużo nam tego tutaj zostało. Czy ja coś mogę wyrzucić? W chwili obecnej tu możemy sobie połączyć, o tak, i już mamy latarnię wziętą. OK. Eee, no, zaczniemy od podłogi i dzisiaj pokażę taki mój sposób, który zawsze buduje można powiedzieć, w ten sposób magazyn, czyli dużo, dużo skrzyń bardzo dużo skrzyń opisanych za pomocą ramek. Ramek na przedmioty, dzięki temu będziemy wiedzieć, co w której... ale mam dzisiaj cela, słuchajcie. Co w której skrzyni ma się znaleźć. Jak widać, budowanie i gadanie do mikrofonu idzie mi mocno średnio, ale no cóż, trzeba sobie poradzić, bo musimy tą podłogę zrobić. Także myślę, że ja zrobię podłogę, żeby was nie zanudzać. Jak wyklikam tutaj wszystkie półbloki na podłodze, no widzicie, tu jest ściana strapdorów zrobiona. Jak wyklikam tu wszystkie półbloki na podłodze, to oczywiście do Was wrócę. Dobra, podłoga już zrobiona, tak jak widzicie. A przy okazji pamiętajcie, kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. Jeśli podobają Wam się moje odcinki, to mam nadzieję że już to zrobiliście. A jeśli jeszcze nie, no to nadróbcie na zaległości, łapka w górę i subskrypcja niech będzie, bo dobijamy do 300 subskrypcji, więc kolejny krok milowy za nami będzie i lecimy do przodu, wspólnie do przodu. Dziękuję z góry i oczywiście klikajcie to, co trzeba, a my lecimy dalej. Odstawimy tutaj drzwi na miejsce. Oj, zapomniałem. Muszę to zrobić na zewnątrz, żeby było równo. O, tutaj mamy drzwi wstawione z powrotem. Tu już oznaczyłem też, gdzie będzie podłoga u góry. Tak mi się wydaje, że na tym poziomie ją sobie zrobimy. Wtedy mamy tutaj cztery skrzynie na dole. I tutaj nawet jeszcze przy ścianach trzy skrzynie. No bo tu jest u góry schodek, więc będziemy mogli nawet tą górną skrzynię otwierać. Więc zrobimy sobie najpierw schody, żeby nic nie. Pomylić, żeby nic nie pokręcić też z filarami, z budową drugiego piętra, to zrobimy sobie odpowiednio schody. Chyba to na dole, to za chwilę zrobię. O, ale tutaj zrobimy sobie schody do góry. Nie w tę stronę, nie w tą stronę, poproszę. Poproszę bardziej w tę stronę, tak jest. I tu byśmy sobie zrobili, myślę, też takie o przejście łagodne, i tu chyba na tym poziomie. Będzie, będzie podłoga, tak, tak mi się wydaje, że tak będzie podłoga. Dodamy sobie może tak, żeby te schody wyglądały bardziej naturalnie. Ok, i tu chyba wyjdzie podłoga, mam nadzieję, że wyjdzie, że wyjdzie dobrze, i to będzie nasze wejście na górne piętro. No i będziemy musieli nieźle się nagłowić, jak tutaj dobrze pomieścić skrzynię. No bo tu mamy okna, ale je zastawiliśmy schodami, więc nie szkodzi. Ale skrzynie będzie trzeba dookoła tutaj powstawiać. Tu mamy jakąś dziurę. Nie wiem czemu, nie mam kamienia przy sobie. Ale to powinno być oczywiście zamurowane. I jeszcze to e, zamurujemy. I tutaj też zrobimy, myślę. Jakieś przejście, jakąś bramę, bo tu będziemy chcieli zrobić sobie piece. Tam z tyłu zrobimy komin na zewnątrz, piece, stacje robocze, wszystko do przerabiania. Może tu nawet jakiś fajnie by wyszło dodatkowy magazyn, bo tu na dwie skrzynie spokojnie starczy miejsca i zrobić sobie tutaj wyższy magazyn. Więc w ten sposób to będzie wyglądało. Teraz tu chciałem coś takiego zrobić, żeby były drewniane filary, ale znowu jak zrobimy drewniane filary, i czekajcie, przetestujemy to. Jak postawimy tutaj skrzynię, zróbmy szybko trochę drewna, troszeczkę drewna ciemnodębowego. Ok, i dwie skrzynie sobie zrobimy. Przetestujemy to, to pewnie ich nie otworzymy. Ok, tak jest. I mamy skrzynię, no bo tutaj wiadomo otworzymy. Natomiast tutaj, tak, już nie otworzymy. Hmm, to się robi problem. Albo może. Zrobimy tutaj skrzynię 3, a na samej górze beczki, jakoś pomieszamy skrzynię z beczkami, może w ten sposób zrobimy. Zobaczymy, zobaczymy, ile będzie miejsca. Dobra, na razie spróbujemy. Tak, czyli robimy podłogę na zmianę z pół bloków, chociaż podłogę chyba zrobimy później, będzie nam łatwiej. Najpierw zrobimy sobie tutaj belki. O, i tutaj właśnie będziemy musieli zrobić będziemy musieli zrobić taką bramę, ścianę niższe przejście. No, bo inaczej mamy tutaj źle to zrobione, więc rozdzielimy sobie tutaj warsztat od magazynu, od tego miejsca i w ten sposób będziemy mieli. I teraz, tak, tu mamy schody, więc musimy to ładnie zrobić i tymczasowo damy sobie tutaj belkę. Tu będzie oczywiście ściana, ale nie wiem czemu zapomniałem tutaj ściany wybudować. I teraz tu byśmy dali taki filar na podparcie. O. Tutaj w tym miejscu sobie postawimy, żeby zasłonić nam schody. O tak, w ten sposób. No, i to będzie coś. I wtedy tu drugi filar. O, idealnie nam wyjdzie. Schody będziemy mieli tutaj. Idealnie, słuchajcie, w ten sposób zrobimy. OK, tu będzie trzeba zrobić. O, coś takiego. Świerkowe drewno. Czyli to ścinamy to sobie, e, nie kilofem oczywiście, to ścinamy, żeby nie było widać sęków, e, nie w tą stronę, przepraszam, przeskoczymy sobie szybciutko, pach, o, też w tą stronę, może po prostu tak się robią pasy, słuchajcie, spróbujemy to obrócić, zobaczymy, czy będzie można, czy po prostu tak się zrobią pasy, nie, tak się robią, no dobra, to tak musi być, ale i tak lepiej niż goła kora po prostu, w ten sposób to wygląda, i teraz możemy sobie jeszcze zrobić o, tu taki filar. No, i to będzie nasze wejście. Tu sobie zrobimy jakąś barierkę, pewnie. A tutaj, oczywiście, po całej długości podłogę. Tu sobie zrobimy podłogę, czyli nasze drugie piętro. Znowu nie trafiłem. Powiem Wam, że jak włączyłem na chwilę pauzę. Aby zbudować podłogę na dole, to nie zrobiłem ani jednego misklika, natomiast jak już z Wami rozmawiam, mówię po prostu do mikrofonu, to tych misklików po prostu wale bardzo dużo, bo już trzeba się rozdrabniać i na mówienie, i na budowanie, więc troszkę, troszkę już wtedy ta uwaga, koncentracja pewnie ucieka. No i stąd te, te błędy. Jak widać, pół bloków wcale aż tak dużo nam nie zostało. Ok, to będzie drugie piętro. Trzeba tutaj tymczasowo kilka pochodni postawić, żeby nam się tutaj nic nie zespawnowało. Mhm. Ok. I mamy tutaj szkielet naszego magazynu. Teraz musimy sobie pomyśleć, jak tutaj mądrze fajnie poukładać skrzynie, jak to miejsce wykorzystać. Czy tu coś będziemy robić? Może jakieś skrzynki tutaj postawimy, chociaż wykorzystamy, wtedy ten byśmy też tutaj mogli przenieść. I tutaj też. O, właśnie, możliwe, może to wszystko zrobimy w skrzynkach. Słuchajcie. Dobra, to ja przygotuję trochę skrzyni, przygotuję trochę beczek i wrócimy, zobaczymy co nam tutaj z tego wyjdzie. Dobra, i przygotowałem już skrzynie i beczki, chociaż chyba trochę za mało, i dobudowałem tutaj też tą ścianę. Zrobiłem taki mały kamienny łuk, żebyśmy tutaj mogli zrobić przejście, oddzielić strefę roboczą od tej magazynowej. I tutaj zrobimy sobie strefę magazynową. Musimy troszkę pokombinować, bo budynek ten nie jest zbyt dobrze ustawny. No ale cóż, tak sobie wymyśliliśmy zamek, to mamy zamek. Tutaj myślałem, żeby zrobić sobie coś w ten sposób, czyli po prostu ustawić beczki. Będziemy mieli na jakieś pierdółki, tutaj, może na jakieś skarby z tyłu. Też to nieźle wygląda, bo beczka z tyłu ma taką fajną drewnianą teksturę, więc tu jest nieźle. Natomiast tutaj. Zrobimy też beczki, chociaż one będą trudno dostępne, ale tak sobie tutaj wymyśliłem, że będzie to zapasowy po prostu magazyn na różne rzeczy, bo tu możemy sobie nawet do samej góry zrobić skrzynię i to samo zrobimy sobie podwójne skrzynie aż dotąd, i ponownie tutaj zrobimy sobie zapasowe beczki. Natomiast tutaj na tej ścianie z racji tego, że użyłem belek u góry, może z nich zdecyduję i wymyślę coś tam innego, inne półbloki na przykład innego koloru po prostu, ale bardzo podoba mi się takie sklepienie, wygląda to jak średniowieczne, prawdziwe takie belki plus plus ym do tego podłoga drewniana, więc podoba mi się to. Także póki co zostaje, chyba że nam się będzie kończyło w miejsce w magazynie, no to dodajmy tutaj kolejne skrzynie, a to zamienimy. Ale na chwilę obecną myślę, że tak by to wyglądało. To samo zrobimy sobie tutaj z drugiej strony, chociaż tu już musimy sobie zostawić wolne. No i byśmy zrobili sobie bliźniaczo beczki z tej strony mamy. Okej, okay. i tu nie ma zbyt dużo miejsca póki co na magazyn. Teraz co nam zostaje tutaj? Tu może byśmy zrobili, chociaż czekajcie, beczki tu też w narożniku. Mm, może tak zrobimy. I może tu nawet to jedno okno i drugie zastawimy skrzyniami. Po prostu, po prostu tak byśmy zrobili. Więc zobaczcie, zrobimy sobie tutaj też. O, skrzynki już się skończyły szybko. Mm, I teraz czekajcie, jakby to zrobić. Tam mamy drzwiczki. Tu byśmy zrobili chyba jednak w drugą stronę, żeby drzwiczki były przodem, jak gdyby do nas. Chcemy tak, żeby to imitowało nam szafkę. O, w ten sposób. Dobra. I tutaj też w tą stronę. Noc nas już zastaje, widzę za oknem. No i tu będą skrzynie jeszcze. Okej, okay. potrzebujemy tylko więcej skrzyni. Po prostu zrobimy sobie drewna i. Krzyni więcej, 16 ok, tylko polecimy szybko. Ups, otworzyliśmy nie to co trzeba. Szybko przespać noc, żeby nam nic tutaj magazynu nie wysadziło z nienacka. No, i słuchajcie, i tak po prostu musimy całą tą przestrzeń uzupełnić beczkami, uzupełnić skrzyniami, zrobić stacje robocze, czyli różne piece, skrzynie, stoły rzemieślnicze, kowadło, tego typu rzeczy. Wszystko tu sobie umieścimy w tym pomieszczeniu. Ok, i tutaj jakby to zrobić? Tak sobie dać? Może tak, spróbujemy, zobaczymy. Te okna, i tak naprawdę nam tutaj w magazynie mocno nie są potrzebne. Cały czas mamy za mało skrzyni, a jeszcze drugie piętro musimy wypełnić. No dobra. Łapiemy drewno i robimy na maksa, znowu 16 skrzyni. Ok, to okno na środku można by było zostawić. Tu może wstawimy Hmm, dobra, na razie postawimy sobie o taką pojedynczą skrzynię, po prostu. O, w ten sposób. Może tu będą jakieś drogocenne rzeczy. E, zobaczymy. No i powiem szczerze, nie ma tego za dużo. Nie ma tego za dużo, przydałoby się więcej. Ale te rzeczy, których mniej będziemy używać, stawimy sobie po prostu tutaj u góry. Czyli zobaczcie, tu możemy sobie zrobić, tak naprawdę. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Czyli na środku można by to było podzielić jakimś filarem. OK, tu mamy, zobaczcie, zobaczymy jak to nam wyjdzie. W ten sposób. A, i tu damy beczki i sobie zakręcimy może. No, zobaczcie, więc tutaj będzie tego będzie tego sporo, naprawdę sporo. Tu myślę, że moglibyśmy zrobić sobie, o, Barierkę dla bezpieczeństwa, żeby nikt stąd nie spadł, po prostu. Beczki też jeszcze gdzieś tutaj włożymy, ale nie wiem, czy nie jakieś wiszące sobie półki tutaj porobimy, zobaczymy na coś innego. No i powiem szczerze, że drewna to to kosztuje niesamowicie wiele niesamowicie wiele. Zrobimy sobie tutaj całe świerkowe, które mamy już praktycznie. I zrobimy sobie 32 skrzynie. 32 skrzynie, zobaczcie. OK. I zobaczymy, czy nam to tutaj wystarczy. Ups. Tu my nie chcemy. My chcemy tutaj panie tą skrzynię. Stawiamy pach. Pach. Tutaj i tutaj. Ok. I tu wymyślimy. Teraz mamy ten sposób. Ok, to zrobimy sobie tak. Ok, i okno nawet zostawimy, albo nie, tu dodamy skrzynię. O, tak, okno będzie, z drugiej strony jest okno, tak, jest. Tutaj możemy dać sobie tak samo zapasowe beczki w ten narożnik, po prostu, żeby trochę tego było. No i tu, tutaj też coś może być, jeszcze sobie zobaczymy. Przynajmniej jeden rządek skrzyni, skrzyni sobie damy przynajmniej, o, tutaj jeden rządek, więc trochę tego będzie, trochę tego będzie. Ja już poustawiam więcej skrzyń między odcinkami, ale co Wam jeszcze chciałem pokazać, to na pewno oczywiście ramki, czyli zrobimy sobie ileś ramek i teraz podzielimy sobie magazyn na sekcje, czyli na przykład zajmiemy sobie, że tutaj będziemy mieli rzeczy kamienne, więc z Shiftem robimy sobie tutaj ramki, i teraz bierzemy sobie, nie to, tylko tutaj zostawiłem kilka rzeczy, powiedzmy to, co mamy najwięcej. To, co mamy najwięcej, czyli na przykład właśnie o, bruk, kamień, no i tutaj wstawimy coś jeszcze, andezyt powiedzmy, nie? I tak na każdej skrzyni robimy sobie właśnie tego typu ramkę. Tylko potrzebujemy oczywiście więcej drewna. Więcej drewna i tym razem patyków po prostu. I dużo ramek. To też jest drogi interes, ale całe szczęście How Crusher działa bez zarzutu. I tak sobie na skrzyniach poustawiamy. Na tych raczej nie, bo będzie nam się ciężko do nich dostać. I tak sobie cały magazyn przygotujemy. I tak na przykład możemy sobie zrobić tutaj z tej strony rzeczy Drewniane, te, które, bo chcę mieć tutaj na dole rzeczy, które najczęściej używam, czyli do budowania kamienia, drewna. Tego na pewno, na pewno będę chciał mieć sporo. I tu wtedy możemy sobie oznaczyć na przykład, że tu będą rzeczy o z dębowego drewna. Świerkowe całe przed chwilą użyłem, dębowe też, ale tu kłodami czy deskami będziemy mogli sobie oznaczyć, że tu jest takie drewno, tu jest takie drewno, powiedzmy, nie? Czyli na przykład, o mamy deski. I mamy deski innego koloru. Pach, i tutaj wrzucamy sobie wszystkie rzeczy dębowe. Tu wrzucamy sobie wszystkie rzeczy ciemno-dębowe. Tu jasno-dębowe. Tu wszystkie kamienne. Tu z bruku i tak sobie ten magazyn przygotujemy. Także wszystko będę tutaj przenosił i będzie magazyn ładnie. Wybudowany, tu będą rzeczy, mówię, mówię trochę rzadziej przeze mnie używane, czyli na przykład z neteru, może rzeczy, e może jakieś takie drobniejsze, e które sobie pozbieramy, redstone, lapis, może cenniejsze, może diamenty, coś, z czego po prostu rzadziej korzystam, ale też będzie. I tutaj, i tutaj e mamy tego sporo. Tak jak powiedziałem, nie jest to najlepszy magazyn, bo jest mało ustawny, ale. E na tą chwilę wystarczający. Może, jeśli będzie potrzeba, wybudujemy sobie gdzieś indziej większy, a tutaj zrobimy sobie wtedy w zamku coś innego. Natomiast na tą chwilę, obecną chwilę, w naszym świecie to nam wystarczy, więc większego magazynu nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy. Taki jest w zupełności wystarczający. Także słuchajcie, ja go dokończę, żeby Was nie zanudzać między odcinkami. Już po prostu widzicie o co chodzi, jak musi wyglądać organizacja, jak sobie poukładać skrzynie, gdzie powkładać ramki i te przedmioty do tych ramek. Chodziło też o to, żeby łatwy dostęp do wszystkich skrzyni był. I tak będzie wyglądał nasz magazyn. Tak będzie wyglądał nasz magazyn, ale na dziś to już wszystko. Przypominam, kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i widzimy się już niebawem w następnym odcinku. Chociaż bardzo możliwe, że w weekend pojawi się live. Live albo z serwera, albo z survivalowej serii. To jeszcze zobaczymy. Na dziś dziękuję. Na razie. Cześć. Papa. Pa, trzymajcie się.